Siemanko, jestem Lucek, a to jest Spin Tires. Dzisiaj będziemy testować kolejną modyfikację. Każdy Rosjanin, przemierzając swój rodzimy kraj, czasami potrzebuje taniego pojazdu, który może nie przewiezie dużej ilości drewna, za które będzie mógł kupić sobie na przykład bułki albo Fiata Multiple, ale za to będzie mógł się przejechać, będzie mógł dotrzeć na miejsce pewnie i bezpiecznie. Sprawdźmy zatem dzisiaj tego Mercedesa i zobaczmy, co on ma tu nam do zaoferowania. Jest to wóz z napędem na 4 koła, bardzo skąpy w budowie, nazwałbym to. I myślę, że jest w zasięgu, nie wiem, kapitału każdego Rosjanina, który chciałby po prostu transportować drzewo. Ogólnie, jak widzicie, cały ten pojazd jest dość wysoko zawieszony, co powinno mi ułatwić pokonywanie bardzo trudnych terenów. Zobaczmy sobie, co ta modyfikacja ma nam do zaoferowania. I mamy tutaj tak, możemy sobie założyć różne rodzaje opon, co jest bardzo ważne na niektórych terenach tutaj w Spin Tires. Możemy sobie zamontować takie od traktora nawet i możemy takie, no chyba to się nazywa na wszystkie tereny, tak, te opony. I one są, no nie wiem, bieżnik jest taki sobie, większy bieżnik mamy w tych traktorowych oponach. I myślę, że sobie je przetestujemy, co? A co mi tam? Możemy sobie tutaj wybrać także, moment, ja sobie odpowiednio może obrócę kamerę. Coś mi się tutaj poniszczyło. Dobra. Możemy tutaj zamontować sobie, nie możemy zamontować siodła, niestety to tutaj nie działa w tej modyfikacji, ale możemy zamontować sobie coś, co nas najbardziej interesuje, czyli no po prostu ładownic, nie wiem, to się tutaj nazywa carriage, ale my to nazwiemy sobie po prostu paka do przewozu drewna. Możemy sobie zamontować też takie coś do naprawy, nie? I takie coś możemy sobie zamontować do transportu ludzi albo bydła, nie wiem. W każdym razie, jak mówiłem, mnie najbardziej interesuje zwykła paka do przewożenia drzewa. No i jedźmy po drzewo. Moim zadaniem dzisiaj ogólnie jest to nietypowy test modyfikacji, dlatego że będę przewoził drzewo, tak jak to przypadło w Spin Tires. Tutaj mamy drzewo, a moim zadaniem będzie dostarczyć drzewo do nie tego punktu tutaj, ale do punktu tego i niełatwą drogą tutaj przez drogi, tylko totalnym offroadem tu będzie jakaś już lepsza droga i aż tutaj musimy to dostarczyć, ale tu będzie naprawdę bardzo kiepsko, przez wodę, błota, drzewa, kłody, wszystko będziemy musieli się przedostać tym samochodem i jak widzicie, on naprawdę nie ma jakichś tam nie wiadomo jakich bajerów, napędu na 6 kół. Po prostu jest bardzo prosty, prawda? No i zobaczymy, jak sobie poradzi. Tak, mam teraz wyłączone AWD, wyłączoną blokadę dyferencjału. Zobaczcie, wóz naprawdę radzi sobie świetnie na drodze, na autostradzie, można powiedzieć. To jest taka rosyjska autostrada. Łączymy jedynkę plus, bo na automacie i na jedynce plus pojazd tak samo się szybko porusza, ale gdy jest jakieś tam takie małe wzniesienie, to nam nie redukuje automatycznie biegu, co jest bardzo ważne. Możemy utrzymać stałą prędkość. No i tutaj nawet nie muszę blokady włączać, nie muszę włączać AWD. Samochód naprawdę radzi sobie z tym terenem świetnie. Nie jestem pewny, ile ja będę mógł na tą pakę tutaj załadować, ale podejrzewam, że to nie będzie dużo drzewa. No i musimy przejechać tę trasę na połowie baku. No i oczywiście nie możemy wywrócić drzewa, to jest też bardzo ważne. No szczególnie dla tego pojazdu, bo to, że jest wysoko zawieszony, to też jest właśnie problem, który musimy przezwyciężyć. A to dlatego, że jeśli jest wyżej zawieszony, to jest bardziej wywrotny.
Więc trzeba będzie jakoś z tym powalczyć, zobaczymy, czy dam radę. No, gram już trochę w Spin Tires, więc... O, zobaczcie, teraz właśnie chyba nam się przyda AWD. Niestety koła tutaj z tyłu buksują, ale mimo to i tak ładnie tutaj sobie wyjechaliśmy tym Mercedesem, bo to jest Mercedes. Zobaczcie sobie środek. Tak, jak mówiłem, jest to bardzo budżetowy pojazd i no, Rosjanin nie potrzebuje tutaj nawigacji, klimatyzacji, ani nawet zegarów, bo po prostu wszystko na czuja się robi w tym pojeździe, więc no cóż. Prawdziwy Rosjanin poradzi sobie z taką maszyną bez problemów. Ale czy Lucek? Nie krakajmy lepiej, nie? Lepiej nie krakajmy. Teraz tak, do tego wozu nie możemy załadować żadnych standardowych kłód, które są dostępne w Spin Tires. Czyli nie mogą być to ani długie, ani średnie, ani krótkie kłody, tak? Są to specjalnie przygotowane kłody pod tą modyfikację i one ładują się w ten śmieszny, bardzo zgrabny sposób i no, powiem wam, że to wygląda naprawdę bardzo ładnie. Muszę to przyznać, naprawdę. Jeszcze do tej pory, jak mówiłem, nie używałem AWD ani blokady dyferencjału, która... która jest jedna z tych opcji, pomogłaby mi spokojnie pokonywać nie wiem, jakieś tam błota, czy inne gorsze takie rzeczy jak kłody, których nienawidzę. Więc na razie idzie ładnie, pięknie i gładko. Zobaczmy, co się stanie, jeśli będę chciał pod tą górkę podjechać na jedynce plus. No i niestety... wyprostujmy koła. Jest ciężko. Jest ciężko. No ale gdy włączymy sobie jedynkę, mniejsze obroty, to nie ma problemu tutaj żadnego. Jest naprawdę dobrze. Naprawdę. Zaletą tego wozu jest chyba także fakt, że nie jest zbyt ciężki. Czuję, że po prostu w każdej chwili mam pełną kontrolę nad nim. I zobaczcie, że, no jak mówię, do tej pory nie musiałem używać żadnych tam zajebistych właściwości. A i tak z każdym terenem radzę sobie świetnie. No ale nie o to tutaj chodzi. Chodzi o szybkie dostarczenie drewna, prawda? Bo inaczej nie będzie bułeczek albo Fiata Multipli. Chociaż myślę, że prawdziwy Rosjanin wolałby raczej bułeczki niż Fiata Multiple. God damn it. Więc, no cóż, będziemy musieli po prostu przyspieszyć tempo. A żeby przyspieszyć tempo, włączamy wszystko i jedynka plus i grzejemy. To jest naprawdę łatwa droga jak do tej pory. Zaraz natomiast zacznie się coś, co przyprawi naszego podróżującego, transportującego drewno, pięknego kawalera Rosjanina o niemały ból głowy, bo zacznie się droga przez rzekę, a później, a później będą kłody na podjeździe. I zobaczymy, jak nasz piękny, bardzo budżetowy pojazd poradzi sobie z tą misją. No cóż, no tak się zastanawiam właśnie, bo mamy tutaj naprawdę bardzo wysokie zawieszenie. I taka płycizna dla tego pojazdu nie będzie żadnym problemem, jeśli będę się trzymał lewą stroną. Chcę popłynąć, znaczy popłynąć, pojechać sobie o tam ogólnie, nie? Ale tak myślę, żeby tutaj zrobić małe kółeczko i wbić się w troszkę bardziej głębokie wody. Jak tu? I co mi to da? Niebezpieczny poziom wody, to się pojawiło, ale żadne uszkodzenia się nie pojawiły, więc jest naprawdę okej. Tutaj widać, no kurde, genialnie fakt, że to zawieszenie, ten prześwit jest tu ogromny w tym pojeździe. Nie mamy tutaj jakiejś wielkiej średnicy tych kół. Chodzi tutaj o te świetne, bardzo proste zawieszenie, które jak widzicie w tej modyfikacji pracuje, no po prostu świetnie. Jestem bardzo... bardzo mile zaskoczony. Mimo, że nie jest to jakiś wielki mod, tak? Jest to pojazd, który spokojnie wystarczy każdemu, no, biednemu, można powiedzieć, Rosjaninowi. Myk, myk. Jedziemy.
tak? Tutaj mamy już troszeczkę trudniej, bo są i kłody, są drzewka, są wzniesienia, a wzniesienia są moim największym wrogiem, bo potrafią wywrócić mój pojazd na bok, a wtedy stracę mój cenny, w cudzysłowie, ładunek. I nie będzie bułeczek. A bułeczki są ważne, bo biedny Rosjanin nie będzie miał co jeść. A jak nie będzie miał co jeść, to będzie zły. I będzie zły. Dobra. Myk, myk, myk. Bardzo fajnie idzie. Chociaż nie jest to taki biedny, super biedny Rosjanin, skoro wybrał pojazd marki Mercedes. O, jedynkę plus spróbuję wbić, ale jest... O, dobra, wyrwał. Ładnie. Udało mi się ominąć kłodę. Małe wzniesienie. Pokonałem bez problemu. Uuu, drzewka. O, wsteczny. Jest, dobra. I zobaczmy. Tutaj chyba się przedostaniemy jakoś, ale tam widzę całkiem na wprost, troszeczkę tutaj na dół, niezbyt przyjazną, ale drogę. Usłaną kłodami. Czy moje piękne pojeździątko sobie z tym poradzi? Czy prześwit będzie wystarczający, aby to pokonać? Jak widzicie, bez problemu. Ładnie, naprawdę prostota wykonania tego pojazdu plus fakt, że no po prostu radzi sobie ze wszystkim, sprawia, że chyba Rosjanin zje dzisiaj bułeczki albo kupi multiple, nie wiadomo co to za Rosjanin, czy szalony, czy głodny. No dobra, to tu mamy ta... O, i zahaczyłem się o kłodę. Prawdopodobnie mamy tu też wyciągarkę. Jest wyciągarka, znaczy wizualnie jest, ale czy jest zaimplementowana fizycznie do moda? Oj. No i dobra, spróbujemy jedynkę plus, no bo trzeba troszeczkę się pośpieszyć. Hop, Rosjanin za bardzo się pośpieszył i kłody leżą, bułeczki będą, albo nie, raczej ich nie będzie, to jest taki problem. Nie możemy ich w żaden sposób załadować, dlatego że, no cóż, nie mamy ładowarki. No i dobrze, dojechałem tutaj z moim pojazdem, pięknym Rosjaninem w środku. Ponownie, tam są niedaleko moje wysypane kłody, ale one są ustawione w jakiś dziwny sposób. Nie wiem, ale to jest chyba jakiś bug. Zaraz zobaczymy. W każdym razie jest już... Oj, troszeczkę późno. Zanosi się na deszcz. I no cóż, ani bułeczki nie będą świeże. I jeśli będzie padać, no to niestety. Multipla zardzewieje. Dobra, powoli. Zobaczcie, te kłody jakoś dziwnie się ustawiły. No to tknijmy ich sobie. Okej. Dobra, powoli, jak widzicie, z głową, tak? No i tutaj już mamy cel pierwszy, który nas w ogóle nie interesuje. No niestety, jak mówiłem, jest to uboga wersja samochodu i nie mamy w tym wozie GPS-u. Dlatego Rosjanin, no niestety, nie wiedział, że tutaj jest cel, gdzie może zdeponować swoje kłody i kupić za nie bułki albo multiple. Więc biedak, troszeczkę głupkowaty, jedzie na drugi koniec mapy, gdzie czeka go upragniony cel. I ten cel jest sobie tutaj. Po drodze będziemy mogli zahaczyć paliwo. Zobaczcie, jeszcze kawałek drogi. Tak naprawdę, no nie jest to półmetek. Może gdzieś tak 70% drogi mamy już za sobą. Ale. Tutaj widzę, że jest ciężko. I będzie trzeba mieć gilę z ołowiu w niektórych miejscach, aby się przedrzeć przez to wszystko. Ale co my tu mamy? Tu mam jakiś warsztat. Chyba. Albo to jest paliwo. Może to jest stacja benzynowa? Ale jak mówiłem, obiecałem wam, że przejedziemy tę mapę. To wyzwanie na jednym baku. I tak będzie. Albo i nie będzie. Bo jeśli nie... Ej, to nie jest. To jest warsztat. Ale olecz to, i tak nie mam odpowiedniego ładunku, aby go odblokować. Zresztą nie to jest istotne.
w tym teście dzisiaj. Dzisiaj musimy dowieźć po prostu kłody na odpowiednie miejsce. I tak się zastanawiam, bo to jest jakby zmodyfikowany ładunek, stworzony specjalnie w celu dopasowania go do tej modyfikacji, do tego samochodu. I ja jestem ciekawy, ile kłód mam tutaj załadowanych. Czy dwie? Tak, myślę, że to mogą być dwie na przykład. Ale pewności nie mam. Coś już tam daleko widzę, jakieś światła. Jeszcze muszę się tutaj przedrzeć przez, taką tam drogę, autostradę. Może budowę autostrady, nie wiem. Ale nie jest to taki trudny teren w porównaniu do tego, co już przebyliśmy, tak? Więc tutaj myślę, że nasz Mercedes powinien sobie poradzić perfekcyjnie. I oczywiście nasz piękny Rosjanin w środku. Ale. Zaraz zobaczymy, jak to pójdzie. No dobra, czy to jest niedaleko? Troszeczkę zboczyłem z kursu. Będzie trzeba odbić gdzieś tutaj w lewo. I gdzie my tu możemy odbić? Nie chcę jechać cały czas tą drogą. Chcę jechać na skróty. Bądźmy szczerzy. To by był za prosty cel, gdybyśmy od tak sobie po prostu jechali drogą pięknie, prawda? Musimy troszeczkę przyspieszyć tempo. Złapać jakiś skrót. A tam są lampy, a przy lampach przeważnie jest asfalt. No i niestety. Jeśli jest tam asfalt, to będę musiał wbić się na drogę tak czy inaczej. Jest tu asfalt, niestety. No ale może przy okazji sprawdzimy, jak spisuje się mój piękny wóz na asfalcie. Chyba, że będę mógł pojechać tutaj na przełaj gdzieś. I chyba będę musiał nawet. Tutaj mamy asfalt. Teraz musiałbym odbić całkiem w lewo. Czyli tutaj, więc... No niestety. To jest najlepsza droga, jaką mogę obrać w tym momencie. Dlatego jedźmy. Tak, tu mamy ładne oświetlenie. Tu nie powinno być problemu. Mogę wyłączyć sobie AWD i blokadę dyferencjału. Blokadę wyłączymy po to, aby samochód był bardziej skrętny. I... No cóż, wydaje się, że... Mogę chyba włączyć nawet automat, żeby odrobinę może szybciej jechać, jak myślę. Wybijamy trójkę, czwórkę. I tak, prędkość jest moim zdaniem wyższa, tak na wyczucie mogę powiedzieć. O 100% pewny to nie jestem, ale jest już wieczór i niestety. Moment, bo wydaje mi się, że to tutaj. Jeszcze czeka mnie nie lada przeprawa. Jest już wieczór i niestety, bułeczki będą albo zjedzone, albo będą bardzo stare. Oj. Biedny ten Rosjanin. No trudno. Trudno. Będzie trzeba jakoś dowieźć nasz ładunek. Zdeponować go. Sprzedać. Ale to chyba nie jest dobre miejsce, aby przedrzeć się do skupu drzewa. Sprawdźmy. Tak, powinienem jechać dokładnie tutaj. I mamy tutaj drogę zasraną drzewami dosłownie. Ale może uda się znaleźć. To jest krótki pojazd tak naprawdę. I może przez ten las uda mi się jakoś przedrzeć. Znaleźć jakąś drogę. Jest tu strome zbocze, a na dole rzeka. No i dobra. Powiedzmy, że jestem w miejscu, które powinno doprowadzić mnie do celu. Są tu małe drzewka, więc w zasadzie nie powinno być problemu, aby przez nie przejechać. Samochód perfekcyjnie radzi sobie z każdymi trudnościami. Ja nie muszę się tutaj za bardzo starać, aby je pokonywać jakimś specjalnym sposobem, typu zmniejszanie gazu. Zobaczcie, trzeba powoli. Jest! I atakujemy. O, pięknie poszło. No, jakbym tam się wbił na full speedzie, mógłby być problem. Tu mamy kamienie. Oj. Okej. To nie było takie trudne. Jestem już naprawdę bardzo niedaleko. To jest prawdopodobnie gdzieś za tym wzgórzem. Nie mogę się doczekać. No, nie będzie tam pewnie na mnie czekała multipla. Oby nie.
Ale ciepłe bułeczki, jak najbardziej. Głodny Rosjanin po ciężkim dniu... O, my god, po ciężkim dniu pracy, który jeszcze się nie skończył. Na pewno będzie chciał coś zjeść. Dobra, wycofamy, spróbujemy. Czy mamy tu wyciągarkę? Dobre pytanie. Tak, coś tutaj mamy. Więc chwycimy się po prostu tego miejsca. I teraz tak. Możemy się przyciągnąć, tylko... Okej, dobra, zrobię to klawiaturą. Myk, myk, myk. Teraz wyłączamy zaawansowane. I do przodu. Chodzi o to, przyczepiłem się specjalnie liną, aby mój pojeździk piękny nie wywrócił się na bok. Bo, no jak widzieliście, jest troszeczkę wywrotny. To jest jego zdecydowany minus. I zobaczcie, jak jestem teraz ustawiony, jak to zawieszenie pięknie tutaj pracuje. I... udało się. Udało się, ale to jeszcze nie jest koniec mojej bojówki. Muszę skręcić tutaj. Przedostać się przez niezbyt przyjazny teren. Niezbyt przyjazny właśnie dla tego pojazdu. Ale uwaga, uwaga, oto jest cel mojej podróży. Cel pięknego Rosjanina, który zje dzisiaj, co prawda, nieświeże bułeczki. 2 punkty ładunku, tak jak myślałem. Pięknie dostarczony ładunek. Wspaniała modyfikacja, można się nią fajnie pobawić. Troszeczkę się najeździmy niestety, no jakby, bo jak widzicie, ten ładunek nie jest zbyt duży. Wow, ale fajnie. No ale, no cóż, powiem wam, że naprawdę fajnie można się tym pobawić, szczególnie manewrując między drzewami. Jest to tak naprawdę krótki wozik i tutaj nie ma problemu z manewrowaniem. Zawieszenie jest bardzo wysokie i no, pokonywanie terenów też nie jest tutaj problemem. Najgorzej jest z wywrotnością, tak? Można powiedzieć. Ogólnie bardzo fajny pojazd i no, nadaje się jak ulał do tego, do tej gry, można powiedzieć, i powinien być w standardowej wersji pełnej. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.